Ta kolejka jest kozacka totalnie po prostu. Nieprzewidywalna, z wieloma bramkami, z szybkim tempem zawodów. Nie inaczej było dzisiaj w Szczecinie, gdzie na naprawdę imponująco rosnącym obiekcie Pogoń zremisowała ze swoim ostatnio bardzo niewygodnym rywalem, jeśli chodzi o starcia domowe, przeciwko którym w ostatnich latach grało im się naprawdę niewygodnie na Paprikanie. Lechem Poznań 2-2. Myślę, że remis w tym starciu koniec końców był zasłużonym rezultatem, chociaż patrząc przekrojowo na to, co działo się w przeciągu tych ponad 100 minut, no to jednak nie obyło się bez kontrowersji, ale o tym powiem później. Bramki w tym meczu dla gospodarzy trafili Sebastian Kowalczyk już w 8 minucie, po kotle w polu karnym i wcześniejszym świetnym dośrodkowaniu Pontusa Amqvista z prawej strony boiska. Druga bramka to natomiast największy spec od rzutów karnych, czyli Kamil Drygas, który zmienił w około 80 minucie Kamila Grosickiego. Sam faul to w sumie faul na Bartkowskim przez Douglasa, o którym więcej powiem w dalszych fragmentach tego materiału. Jeśli chodzi natomiast o Pogoń, to zdecydowanie wyszarpała ten punkt. Mimo że w drugiej odsłonie nie była ona stroną przeważającą, zdecydowanie lepiej prezentowała się ona głównie na początku spotkania, gdy więcej posiadała piłki i stwarzała więcej sytuacji podbramkowych. Na indywidualne wyróżnienie wydaje mi się, że po słabszym spotkaniu w Kielcach zasługuje dzisiaj Pontus Amqvist, który zaimponował mi oprócz oczywiście tego dośrodkowania z prawej strony boiska przy golu na 1-0, tym, że w ostatniej akcji meczu i ostatnim stałym fragmencie gry, gdy utykał, to nie zszedł z boiska, tylko pozostał na nim, żeby Pogoń miała liczebną przewagę. Więc ten fakt pokazuje, że zdecydowany jest to profesjonalista i walczak. A jeszcze wracając do tej sytuacji z gola na 1-0, to zaraz przed tym dośrodkowaniem nawinął Douglasa jak w dziecko. Przy okazji jeszcze powiem, że dość mocno martwi mnie ta sytuacja Kacpra Smolińskiego, który w 63 minucie musiał zejść z boiska kontuzją, no. Miejmy nadzieję, że nie aż tak poważną, bo aż strach sobie wyobrażać, co tam się stało z tą jego nogą, serio. I powiem jeszcze wam tak szczerze, okołomeczowo, że ten obiekt w Szczecinie coraz bardziej imponuje, a przede wszystkim, wiecie, no mamy dużo stadionów w Polsce, ładnych, natomiast jednak najbardziej imponuje frekwencja. A na dodatek mieliśmy chyba dzisiaj po raz pierwszy w historii otwarty ten nowy sektor gości, gdzie byli kibice Lecha, to tym bardziej w ogóle na plus. Więc atmosfera była serio luksik. Do setnej minuty wydawało się, że kibice Pogoni Szczecin zejdą z obiektu smutni, natomiast ten gol Drygasa w końcówce poprawił im nastroje. Nie był to mimo wszystko najlepszy mecz gospodarzy. Mieli oni sporo problemów z przedostaniem się pod pole karne rywala, ale myślę, że gdyby nie ta strata gola na 1-2, to Pogoń grałaby zdecydowanie pewniej. A dlaczego o tym mówię? Gdyż uważam, że gol na 2-1 dla przyjezdnych był dość mocno kontrowersyjny. A najbardziej kontrowersyjny był chyba ten faul Kallströma na piłkarzu Pogoni kilka chwil wcześniej. A gdyby sędzia główny, czyli dzisiaj akurat sędzia Raczkowski, poważnie zweryfikował tę sytuację, to gola spokojnie mógłby nie uznać. I całego zamieszania by po prostu nie było. Gol jednak padł, a jego autorem był jeden z dwóch potężnych Mikaeli lub Mikaelów z Walencji. Skóraś, któremu asystował strzelec bramki numer 1, czyli inny potężny Mikael, tym razem Isak, którego trafienie na 1-1 było popisem idealnego ustawienia się w polu karnym w trakcie akcji oraz głodu strzeleckiego. Bo mieliśmy dość spory kocioł w polu karnym Pogoni Szczecin. Piłkę dośrodkował inny kozak tego spotkania, Kallström, ale zaraz będę o nim mówił więcej. I po takim bilardzie mniej więcej na 5 metrze Isak załadował w bramę. Myślę przy okazji, że mimo remisu w ostatnich minutach, Lech prezentował się przez większość tego spotkania lepiej od swojego rywala. Więcej posiadania piłki, więcej sytuacji strzeleckich. Mam wrażenie, że więcej też takiego wyrachowania boiskowego. Ogólnie bardzo dobre zawody oprócz Douglasa, o którym będę zresztą mówił zaraz. Rozegrał cały blok defensywny z środkowymi pomocnikami defensywnymi włącznie. Najlepszy z nich był, tak jak wcześniej mówiłem, chyba Kallström, który sporo odbierał piłek i naprawdę widział, co się dzieje na całym boisku. Ale wrócę do tego Douglasa tak na szybko. Chłop po prostu przebanalnie dał się nawinąć Amqvistowi przed golem na 1-0, a później w ostatnich minutach tego spotkania sfaulował Bartkowskiego w polu karnym i sprokurował karnego. Także naprawdę słabe zawody tego piłkarza, jeśli chodzi o ofensywę, wyglądało to znacznie lepiej, chociaż potrafię sobie też przypomnieć w pierwszej połowie, jak dość mocno przestrzelił sam na sam z główki, ale nie jest to napastnik oczywiście. Dodatkowo, jeśli chodzi o całego kolejorza, no to Lech stracił dzisiaj po raz pierwszy bramkę w lidze, a nawet dwie po trzech meczach z rzędu na zero z tyłu. Ale tak ogólnie muszę powiedzieć dość optymistycznie dla kibiców z Poznania, że po Lechu z początku tego sezonu, który grał naprawdę z potężną presją,
nie zostało już nic, a bliżej już temu KKS-owi do tego z poprzedniego sezonu. Także naprawdę fajnie, bo oglądanie dobrego Lecha to jest naprawdę przyjemność dla oczu. Po tym spotkaniu Lech Poznań jest 10 z 11 punktami, a Pogoń Szczecin druga i ma tyle samo punktów co Wisła Płock, która jest liderem. Dzięki za uwagę i do następnego.